powiem śmiało. Jest to on do tej pory chyba najlepszy dyrektor sportowy, jaki był, nie obrażając oczywiście innych dyrektorów. Człowiek pełny ambicji, pracy, 24 godziny dostępny dla klubu. Większość nas, Krakusów, czasami uważała na samym początku, że jest to legionista, warszawiak, to nie jest prawda. To jest człowiek ze Śląska, z charakterem. I chciałem mu osobiście podziękować za te 2 lata współpracy, za poświęcenie. I bardzo się cieszę, że możesz, dyrektorze, wpisać sobie do CV dwa mistrze Polski. To jest poniekąd twoja zasługa. Panie prezesie, dziękuję bardzo za te miłe słowa. Ufam, że rzeczywiście na nie zasłużyłem. Na pewno nie wszystko udało mi się, co chciałbym tutaj zrobić. Jednego chyba, bo pozwalam każdemu ocenić moją pracę po swojemu, na pewno jednego nie dam sobie wmówić, że nie starałem się. Przypominam sobie, jakby to było wczoraj, moje pierwsze spotkanie tutaj niedaleko w hali Wisły TS-u z kibicami. Tam padły różne pytania. Ja bym tylko chciał, żeby Państwo zapamiętali to i przyjęli do wiadomości. Ja jestem Hanys. Grałem w Ruchu Chorzów, w Legii Warszawa, w Pogoni Szczecin i pracowałem w Wiśle Kraków. Jestem ruchowcem, legionistą, pogoniarzem, a teraz dzięki tym 2 latom odrobinę również przynajmniej zasłużyłem sobie na to, żeby powiedzieć, że jestem Wiślakiem. I tak się czuję. Dlatego mam pełne prawo, aby tak siebie nazywać i pełne prawo, aby mówić, że jestem też na przykład legionistą, o co rzeczywiście niektórzy mnie tutaj podejrzewali i słusznie, bo nim jestem. Dlatego, że to się stało, nic już tego nie zmieni. To miejsce już zawsze w moim sercu będzie miało szczególne znaczenie. I niekoniecznie dlatego, że osiągnąłem tutaj wspólnie z innymi osobami sukcesy. Dlatego, że moja kariera sportowa nauczyła mnie, że każdy sukces, każdemu sukcesowi towarzyszy pewien relatywizm ocen. Dzisiaj, wczorajsze mistrzostwo traktujemy zdecydowanie gorzej albo nijak, jak to, które dopiero chcemy zdobyć. Co dla jednego jest czymś wielkim, dla drugiego jest czymś zupełnie bezwartościowym. Ten relatywizm towarzyszy osiągnięciom sportowym. Natomiast przez całą karierę piłkarską, ale również zawodową po karierze sportowej, bardzo chciałem, aby ludzie nie podziwiali mnie, ale szanowali za to, jaki jestem, jakim jestem profesjonalistą, jakim jestem człowiekiem. Bo szacunek jest czymś o wiele większym niż podziw i splendor, który się z tym wszystkim wiąże. Ja nie przyszedłem tutaj dziś, żeby rozdrapywać rany, bo ich nie ma. Traktowałem mój pobyt tutaj jako pracę w zespole. I czasem w tym zespole wszystko idzie gładko, czasem coś się zacina. Nigdy nie wymagałem od ludzi, którzy ze mną współpracują, czy są moimi szefami, czy są moimi podwładnymi, aby się ze mną ze wszystkim zgadzali. Natomiast pewne rzeczy w drużynie, w rodzinie muszą zostać i nie powinny wychodzić na zewnątrz, a więc o tym, co nas dzieliło, co nas bolało, gdzie nie mogliśmy znaleźć porozumienia, to zostanie między nami. Ja na pewno nie będę chciał na ten temat więcej mówić. Ja nie miałem być osobą, która bez przerwy się czymś chwali, bo to nie jest mój cel. Ja nie miałem takich pomysłów, ani takich potrzeb przede wszystkim. Ja miałem się zająć swoją pracą i starałem się. Natomiast pewnie po trochu jest tak, że musiałem wziąć w tyłek za nie swoje grzechy. Natomiast pewnie też trochę, nie wiem, czegoś przyjemnego spłynęło na mnie, gdzie nie zawsze może przyłożyłem rękę. To gdzieś tam niech pani pomyśli, że to niekoniecznie jest po środku, ale tak w tym zawodzie jest. I wydaje mi się, że dyrektor sportowy powinien jednak umieć tą klasę zachować i przyjąć to, mówiąc tak trywialnie, po prostu na siebie, a bardzo trywialnie na klaty, po prostu po piłkarsku. Właściciel klubu, rada nadzorcza, zarząd klubu w osobie prezesa Wilczka,
To są organy spółki, których działania ja akceptuję, bo ci wszyscy ludzie chcą dla tego klubu jak najlepiej. Na pewno, zwłaszcza teraz, jak tu już nie pracuję, to nie ma takiej możliwości, abym sobie pozwolił na komentowanie tego, dlatego, że nie robiłem tego wcześniej, a nie robiłem tego wcześniej, dlatego, że uważam, że do MPLA kogoś, kto pracuje w klubu, należy to, aby takie rzeczy zostawiały w spółce. Jeśli moi szefowie uznają, że należy to ujawnić i będą chcieli na ten temat rozpocząć publiczną debatę, ja jestem gotów wtedy na ten temat mówić, natomiast na pewno nie widzimy się tutaj, aby teraz te szczegóły tutaj przed Państwem przedstawiać. Za pośrednictwem Państwa dzisiaj dziękuję również bardzo na ręce prezesa Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków kibicom, dlatego że na tym pierwszym spotkaniu, o którym tutaj mówiłem, poprosiłem o kredyt zaufania, oni mi go udzielili. Przez te 2 lata, jak tu pracowałem, nigdy nie stanęli przeciwko drużynie czy przeciwko klubowi. Zawsze byli wsparciem i zwłaszcza w trudnych momentach byli z drużyną. To jest coś, co naprawdę do dzisiaj ciągle napawa mnie dumą, że mogłem w takim klubie i z takim wsparciem pracować. Dziękuję im bardzo jeszcze raz i mam nadzieję, że Wisła obroni w tym sezonie również tytuł Mistrza Polski, bo jest bardzo dobrą drużyną i zapomni o tym, co się stało w meczu z Lewadią, bo to chyba dzisiaj wszystkich, również mnie, w jakiś sensie boli.